Siema, tutaj Koza, to jest kanał Koza Streama, to jest kolejny odcinek draftu do chwały, czyli serii, w której no jeszcze sobie trochę draftów zagramy. To wiem też, że sprzedaje się troszeczkę kart, jak możecie zauważyć, aczkolwiek nic takiego dużego nie wpadło nam po poprzednim materiale, aczkolwiek jak możecie zauważyć, ja zapomniałem chociażby wystawić na listę transferową takiego Sommera, który kosztuje pewnie co nieco, niestety tylko 3,5 tysiąca, widzę, że go tutaj wystawiają ludzie, ja go wystawię od trójki, no i nauczony doświadczeniem z poprzednich materiałów, on się sprzeda za tyle, za ile sprzedać się powinien, no tutaj mamy jeszcze parę kart, żeby je przedłużyć, a resztę będziemy sprzedawali wtedy, kiedy będę potrzebował po prostu hajsu. Słuchajcie, potrzebuję na pewno w tej serii waszych lajków, waszych subskrypcji, więc to należy do was i to zależy od was, jeżeli oczywiście taki materiał wam się podoba, po prostu nie zapomnijcie go ocenić, a my rozpoczynamy kolejny draft. Tu przyznam szczerze, sprawdzałem, czy działa mi PlayStation Plus, dlatego jestem już w drafcie. Teraz zastanawiałem się, czemu też to tak wygląda, ale dlatego jestem już w drafcie, ale jak możecie zobaczyć, też myślałem na początku, czemu mam mniej końców. Przyznam szczerze, jak zacząłem, byłem troszeczkę skonsternowany, ale teraz wszystko się wyjaśniło. Zastanawiam się nad formacją, którą wybierzemy. Wydaje mi się, że 4-2-3-1 jest trudną do połączenia, ale za to, jeżeli się to wszystko połączy, to oddaje nam naprawdę fajnym składem, więc zaufajmy. Mamy duży margines błędu, więc mogę się zdecydować tutaj na tą formację. Jest Ronaldinho Gaucho, tylko że nie mamy dla niego miejsca w podstawowym zespole, a Bobby Moore może okazać się być naprawdę mega przydatny w środku obrony, więc zwykle wybieram Ronaldinho w każdym z tych draftów, słuchajcie, tak jak ostatnio, ale dodajmy sobie troszkę różnorodności, weźmy tego Moora, zacznijmy od naprawdę solidnej obrony, żeby tutaj nie było z tym problemów, no i Moore i Ramos w obronie, naprawdę nie mam na co narzekać, jeszcze jakiś Thibaut Courtois, żeby nam się to połączyło w ogóle genialnie, Courtois nie ma, ale jest De Gea, więc naprawdę start tego draftu jest bardzo ciekawy, tym razem idziemy od dołu, nie od góry. Ale nie mam na co narzekać, słuchajcie, Marcelo z lewej strony obrony, co wygląda fantastycznie, chciałem prawego obrońcę, wybierzemy sobie SPD, ale znów nie mogę narzekać, N'Golo Kanté 96 oceny ogólnej, słuchajcie, naprawdę jest bardzo przyzwoicie. Teraz oczywiście troszkę gorzej, mogę wziąć Hectora Bellerina, który pasuje, mogę wziąć Seamusa Colemana, który pasuje, mogę wziąć Joshua Kimmicha, który ma wysoką ocenę ogólną i który będzie miał tutaj 7 zgrania, ale ten Kimmich, gdyby to był Tots, to bym bez problemu go brał, ale na tą wersję nie jestem do końca zdecydowany, więc wezmę sobie tutaj Bellerina, żeby było to połączenie, no i zobaczymy, jak nam się to poukłada dalej. Kolejny defensywny pomocnik. Tu troszkę gorzej, możemy wziąć Jordana Hendersona, żeby go to tam potem próbować łączyć. Mamy Diukure, który wygląda nieźle. No weźmy Hendersona po prostu, bo te linki angielskie są jakoś do zrobienia. I kolejna karta, słuchajcie. Ajajajajaj. To jest duża rozterka, bo Neymar jest genialną kartą, ale tym Gomezem jeszcze nie grałem i chciałbym spróbować tego Gomeza, nie będę ukrywał, bo jakby w tej serii chcę grać też ciekawymi kartami. Jest też Raja na N'Golan, ale na SPO to mnie on zbytnio tutaj nie grzeje. Ale weźmiemy chyba tego Neymara. No słuchajcie, no ta karta jest naprawdę fantastyczna. Połączenia też są dosyć łatwe. Ale z drugiej strony Gomez łączy się z Messim. Zaryzykuję. Nie używałem jeszcze tego Gomeza. Jeżeli Neymar ma nam wypaść jeszcze raz, to wypadnie. A ja chciałbym tym Gomezem zagrać. Nie ukrywam. A może Ronaldo Tots nam tutaj wypadnie. Albo Toty. I w ogóle nie będzie problemu. Nie ma problemu, bo jest Leo Messi. Tak więc tutaj mamy już pierwsze zalążki jakichś ciekawych połączeń. Kolejny zawodnik. Mamy Havertza. Jest teoretycznie Valeri, który się zgrywa. No ja temu Havertzowi nie odmówię. No przepraszam, mogę mieć trochę mniej zgrania, bylebym miał tą kartę. Bo ona wygląda naprawdę znakomicie. A tutaj jeszcze Pele. I fantastycznie, proszę bardzo, naprawdę wygląda to nieźle. 94 oceny ogólnej startowej draftu, a bo oczywiście nie przestawiłem kamerki po ostatnim streamie. A jako, że tutaj ocena ogólna może być istotna, to pozwoliłem sobie naprawić ten błąd, bo jak widzicie, 94 oceny ogólnej, to może być mój rekord w drafcie. 93,4 Pedro. Ale lepszej opcji tutaj nie widzę, więc weźmiemy sobie tego Pedro. No i lecimy z kolejnym zawodnikiem, zobaczmy, kogo nam tutaj gra rzuci. Jest Eden Hazard, 94 oceny ogólnej. Mamy Robertsona, ale on nam tutaj nie pomoże w zgraniu. Mamy Vecino, ale on tak samo za bardzo nam tutaj... Znaczy on więc złapie jeden link z Gomezem, ale bez przesady, żeby ten jeden link z Gomezem był tak istotny. Więc weźmy sobie Eden Hazarda. Jego jakoś będziemy próbowali tutaj sobie zgrywać. No i zobaczmy kolejnego zawodnika. George Best, Jens Lehmann. Wygląda to dobrze. Calabria, który nam się w ogóle nie przyda. Wezmę sobie George'a Besta. No i nim pewnie będziemy gdzieś tu próbowali grać poza pozycją, żeby były wszystkie potrzebne linki dla naszych zawodników.
więc nawet możemy George'a Besta, no nie, zostawmy sobie to w ten sposób. Słuchajcie, 94 oceny ogólnej tego draftu cały czas. A tu kolejne karty naprawdę niesamowite. Diego Godin, ale to by była karta wzięta tylko dla oceny ogólnej, nie do końca przydatna nam tutaj. Za to jest Isco, który może się przydać. Weźmy tego Isco, bo wydaje mi się, że on tu właśnie powinien nam dawać zgranie cały czas 94 oceny ogólnej. To może być mój najlepszy draft, rekordowy draft. No jeśli chodzi o kolejne karty, mamy Grimaldo, który jest fajny, ale go tutaj nie potrzebujemy, bo jest Marcelo. Mamy Andre Almeida, który jest spoko. Do środka pomocy bardziej niż na prawą obronę. No i jest Doherty. Weźmiemy sobie Doherty'ego, nie najwyżej oceniony, ale za to zarąbiście nam tutaj pasujący. Oczywiście zgranie przez niego trochę spada, ale ta karta wygląda fantastycznie. No i lecimy dalej. Jeszcze jakiś SPO by nam się tutaj przydał, żeby lepiej pasował do tej pozycji. No tutaj weźmiemy sobie Rafaela. Cały czas utrzymuje się ten rating 94, co nie ukrywam, mega mnie dziwi. No tu wydaje mi się, że zdecydujemy się nad jego kosztę, ponieważ lepszej opcji szczerze nie widzę dla tego składu. Jego koszta całkiem wysoko oceniony i przede wszystkim 9,9 i 9,9 w statystykach, a tu kolejne mega rozdanie. Trzeba się zastanowić, ponieważ Bram z Havercem jest to jakiś pomysł na połączenie, ale Christian Eriksen też będzie miał, będzie mógł zastąpić George'a Besta. Będzie miał połączenie z Kante, straci wtedy link z Messi, a Brandt z Havercem mają hyperlink pomiędzy sobą, ale nie łączą nam się w ogóle dalej, więc moim zdaniem Eriksen będzie lepszą opcją. Ile to będzie? Minus nie, plus 1, proszę bardzo, i cały czas utrzymuje się ocena 94. No fantastycznie. Tu oczywiście musieliśmy być na to gotowi, że będzie karta srebrna. Ale zobaczmy, czy będzie ktoś teraz, kto podbije nam tą ocenę. Jest Kade Żabek i Arias. Weźmy sobie... Nie wiem, czy tutaj jest jakakolwiek różnica pomiędzy tymi zawodnikami też dla tego draftu, więc niech będzie on. I zobaczmy kolejne rozdanie, już ostatni zawodnik z pola. Czy będzie tutaj ktoś ciekawy? Okej, jest Kolasinac, 85 oceny ogólnej. To nam oczywiście pospadało, jeszcze weźmiemy bramkarza na sam koniec. Ułóżmy sobie tą ławkę rezerwowych, bo naprawdę jestem ciekawy. Wydaje mi się, że możemy się tutaj ocierać o mój najlepszy draft absolutnie w życiu. Możemy się tutaj ocierać o 94, no aczkolwiek wydaje mi się, że ta końcówka sprawia, że ta ocena nam raczej nie wzrośnie. Co prawda mamy już 93, tu możemy sobie jeszcze oczywiście to zmienić w ten sposób. No i teraz tu wlatuje 85. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie tutaj dobić do 94. Raczej nie ma takiej możliwości. 93 zostanie, ale słuchajcie, no to jest mój najlepszy draft, jaki ułożyłem w życiu, jeśli chodzi o ocenę ogólną. I wygląda on niesamowicie. Naprawdę, wygląda on niesamowicie. No zobaczcie, tutaj na dobrą sprawę słabym punktem jest tylko Isco, ale myślę, że z nim się przemęczymy na początku i potem będę w jego miejsce mógł spokojnie sobie wpuścić takiego Kolasinacza nawet na SPD. On powinien się tam odnaleźć i wygląda to naprawdę znakomicie. No, jeśli chodzi o ławkę, tutaj broń Boże nie mogę narzekać. Możemy wpuścić Hazarda, Havertza, więc wygląda to wszystko naprawdę fantastycznie. I zobaczymy, kto poprowadzi ten zespół. Niestety nie ma nikogo z Primera Division, jest tylko Segunda. Tak patrzę, że możemy zaraz tutaj nie mieć zgrania pełnego przez to, że nie mamy odpowiedniego trenera. Jest ten gościu i on pomaga Argentyńczykom, tak więc nie będzie tu nawet 193 draftu, ale umówmy się, tak naprawdę brakuje zgrania tylko Eriksenowi, no i trochę Isco moglibyśmy podnieść, ale tutaj nie ma różnicy, czy jest ten gościu, czy jest ten, znaczy jest o jeden zgrania. Tak czy siak, słuchajcie, podsumowanie będzie wyglądało fantastycznie, bo cały ten draft ułożył nam się naprawdę fenomenalnie. Teraz oczywiście trzeba dodać wytyczne i wszystko, ale no, nie mogę narzekać, naprawdę, nie mogę narzekać. Tak więc przechodzimy do pierwszego spotkania, no i skład rywala jak na ten etap FIFA, no i przede wszystkim jak na drafty, wyglądał naprawdę słabo. Nie było tutaj zbyt wielu ciekawych zawodników, obrona niezgrana i ogólnie cały skład zgrany jedynie w 91%, tak więc łatwo było wykorzystywać dziury w ustawieniu tych nie najlepszych zawodników i zrobił to jako pierwszy Papu Gomez. Fantastyczna bramka w wykonaniu Totsa, która rozwiała moje wątpliwości, czy powinien on znaleźć się w naszym składzie.
Co prawda, potem wyrównał Miro Klose. No, uderzenie na miarę najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Fantastycznie wykończył to Niemiec, ale to ja kontynuowałem utrzymanie inicjatywy w tym spotkaniu. N'Golo Kanté napędza do akcji Messi. Dużo szczęścia, że piłka trafiła pod nogi Isco. Potem już w wykonaniu Pele nie było szczęścia. Była czysta precyzja i prowadziliśmy już 3-1. 33 minuta. Papu Gomez udowadnia, że warto było go wziąć. Naprawdę fantastycznie mi się nim grało. To tempo, to dogranie. No i to było zbyt wiele dla rywala. Stwierdził, że wychodzi. Tak naprawdę, no, poza tym jednym golem nie sprawiał mi zbyt wielu problemów, dlatego rozumiem, że dosyć szybko chciał pożegnać się ze mną i z tym spotkaniem. Tu jeszcze na sam koniec macie statystyki. No i już przed wami kolejna jedenastka naszego przeciwnika. Dużo lepszy skład. Ronaldinho, Ben Yedder, no i Messi na ataku. Naprawdę wyglądało to dobrze. Środek pola także przyzwoity. Tutaj naprawdę nie było się do czego przyczepić. No może do tego Sokratisa, który w tym momencie FIFA odstaje odrobinę tempem od zawodników, których dostajemy w drafcie. No i po raz kolejny to ja rozpoczynam strzelanie i po raz kolejny to Papu Gomez gra główną rolę w naszych akcjach. Fantastyczne uderzenie Argentyńczyka dające nam prowadzenie, ale potem no może trochę kick-off glitch, ale głównie moje fatalne bronienie. Nie ma co się oszukiwać i Wissam Ben Yedder. Fantastyczne uderzenie, ta piłka nie była idealnie wystawiona, no ale poradził sobie z nią znakomicie Francuz, dając wyrównanie naszemu rywalowi, ale Leo Messi napędza kolejną akcję i Papu Gomez pokazuje, że jeżeli ktoś miał do mnie pretensje, że wybrałem właśnie zawodnika Atalanty Bergamo, no to teraz może powiedzieć w komentarzu, że chyba rozumiem, koza, o co ci chodziło. Naprawdę, Alejandro Gomez jest fantastyczny w tej wersji, muszę przyznać. To uderzenie, to była perfekcja, jakby już chyba lepiej się nie dało tego zrobić. No sami zobaczcie, jak ta piłka wylądowała w bramce rywala. Tutaj żaden goalkeeper nie miałby szans. No i po raz kolejny Argentyńczyk rozpoczyna kolejną akcję, tym razem dogranie do Pele, chociaż nie, to chyba był N'Golo Kanté, przepraszam bardzo. No i prowadzimy 3-1, tak jest. Toc Kanté cieszy się ze strzelonej bramki. To samo mógłby zrobić Ronaldinho, gdyby trafił w banalnej sytuacji. No i to było za dużo dla rywala, wyrwał konsolę ze ściany i prawdopodobnie wyszedł na spacer się przewietrzyć. Rozumiem, bo tak sam zareagowałbym prawdopodobnie po tego typu sytuacji, gdzie piłka no już musiała znaleźć się w bramce. To była ikona Prime, w zasadzie Optimus Prime Ronaldinho. No i to, że nie strzelił, to było coś żałosnego, ale z drugiej strony statystyki świadczyły o tym, że to ja przeważałem w tym spotkaniu. Czas na kolejny skład mojego rywala, 191. No i naprawdę jedenastka bez słabszych punktów, no bo nawet na 7 zgraniach ten Petit radził sobie bardzo dobrze. No tutaj nie było się do czego przyczepić i do rywala także. Naprawdę bardzo dobry przeciwnik. I ku mojemu zaskoczeniu, to ja rozpocząłem strzelanie, słuchajcie, już po pierwszych wznowieniach po pierwszych kontaktach z piłką rywala, widać było, że on wie jak grać, wiecie, wycofywał i tak dalej, to się czuje, to się widzi. Ja byłem naprawdę zadziwiony, że w tym meczu po akcji Leo Messiego prowadziłem już 2-0, pierwszy gol Argentyńczyka, jeśli chodzi o napastnika Barcelony, no bo pierwszy gol Argentyńczyka w tym meczu oczywiście należał do Gomeza. Kolejna, tym razem akcja dla przeciwnika, no i gol kontaktowy. No i od tego momentu to był koncert umiejętności mojego rywala, był dużo lepszy i to muszę mu oddać. Po prostu mamy bramkę na 2-2. Kolejna sytuacja, Silva, fantastycznie ta piłka rozegrana, dobra interwencja mojego golkipera, ale był rzut rożny. 46 minuta. Ja nie byłem w stanie wyjść bramkarzem, co było dziwne, bo zawsze wysuwam tego bramkarza, tam zobaczycie, że jakby to się dziwnie jakoś animacja nie wczytała, nie wiem jak to powiedzieć. Wiem jedno, że strzelił zasłużenie, więc tutaj nie mogłem mieć pretensji do gry. Tam szczęście by się do mnie uśmiechnęło, ponieważ tylko słupek zamiast bramki w tamtej sytuacji, ale potem Cristiano Ronaldo nie myli się w takich sytuacjach. 4-2. No i ja już czułem, że w tym spotkaniu nie mam zbyt wielkich szans. Tu już grałem dosyć ofensywnie i zdecydowanie łatwiej było przechodzić mojemu rywalowi, jeśli chodzi o mój skład. Potem jeszcze nieszczęśliwie ta piłka zawinęła się pod bramkarzem. Mamy jeszcze wznowienie i tym razem kick-off glitch pomógł mi. Havertz dogrywa tą piłkę jeszcze wzdłuż linii do Hazarda, ale to już nic nie zmieniło. Przegrywamy w trzeciej rundzie. Tak więc przegrywamy w tym spotkaniu i jedyne co mogę powiedzieć, to wygrał lepszy, po prostu. No rywal okazał się być lepszy i tutaj nie ma żadnej historii stojącej za tym meczem. Ja wykorzystywałem swoje okazje, których miałem niewiele, on miał swoich zdecydowanie więcej, po prostu jest lepszym graczem FIFA. Tak czy siak, no muszę przyznać, że tym draftem grało mi się fantastycznie. Żałuję, że nie udało się dotrzeć do finału, że w półfinale odpadamy. Pierwsze dwa mecze były banalnie proste. No niestety ten trzeci...
przerósł moje możliwości i tak się zdarza, więc tutaj nie ma co się obrażać, nie ma co gadać głupot, że coś, po prostu rywal był lepszy i tyle. A my otwieramy sobie teraz te paczki, zobaczymy, ważne, fajnie gdyby były jedne banery, jeden piłkarz 84 na pewno byłby znakomitą nagrodą tutaj, w tej paczce no banerów nie będzie, mam nadzieję, że są tutaj jednorazówki, bo Sinclair, zawodnik oceniony na 75 nie jest zbyt dobrą kartą, a to jest sama paczka zawodników. Oczywiście wszystko pójdzie tutaj na listę transferową. Część pójdzie na Quicksell, część, która się sprzeda, pójdzie na sprzedaż. Tak więc to wszystko wyrzucamy tam. No i zobaczmy drugą paczkę. Tutaj będą jednorazówki, z tego co mi się wydaje, więc duży plus o tyle powinien być w kondycjach i tak dalej, no bo to są końsy cały czas. Będą także banery. 84, Brazyliaś, SPO, czyli to będzie... Myślałem, że to będzie... Byłem pewny, że to będzie Juliano, tak czy siak 8-3 oceny ogólnej, ponieważ Anderson Taliszka jest oceniony niezbyt wysoko jak na zawodnika z banerami. Jest bardzo gorąco, musicie mi wybaczyć, bardzo ciężko mi się formułuje myśli w tym momencie, tak czy siak. Tych zawodników dajemy sobie do klubu, tutaj mamy kondycję drużynową, to oczywiście cieszy. Kontraktów nie chcę sprzedawać, w tym momencie się nie sprzedają kontrakty, więc to wszystko możemy sobie skiksolować. 820 monet na nasze konto, jeszcze złota paczka w gratisie, proszę bardzo, to jest na pewno bardzo miła niespodzianka, że tą paczkę mamy, oczywiście bez walkoutu, ale może coś ciekawego będzie w środku. Jest karta świecąca, więc kondycji tutaj nie możemy mieć drużynowej, ale z drugiej strony mamy wtedy więcej miejsc na jakieś karty ciekawe typu łowca, czy tam jak to się nazywa, no Hunter, to jest łowca po prostu chyba w polskiej edycji, tak czy siak, nie mamy tego, mamy myśliwy. Myśliwy, łowca, jak jest Hunter w tym... Bo to jest jedno i to samo, ale nie wiem jak jest w FIFA. Nieważne, jak widzicie, od upału mi odbija. Mam nadzieję, że wy się jakoś trzymacie. Mam nadzieję, że będziecie mieli udany dzień, jeśli oglądaliście to rano. Jeśli o innej godzinie, to nadal życzę wam wszystkiego dobrego. Łapka w górę, subskrypcja, jeżeli wam się podobało. A ja kończę, bo zaraz się roztopię. Na razie, piona!